Jeep Cherokee, który to jest 2019 rok. Już z tym Blue & Me, tutaj tą nawigacją. Wymiana głośników na HX165SQ EM Evo 3, czyli wersja montażowa, instalatorska. Fabryczne głośniki w Jeepie są typowo amerykańskie, znaczy są zamiast głośników wysokotonowych, oni używają takich szerokopasmowych głośniczków średniotonowych na podszybiu, a na dole w drzwiach owal 6x9 cala, ale taki lichy z małym magnesikiem. Tutaj po zamontowaniu takich głośników dynamicznie grających dwudrożnego systemu odseparowanego z prawdziwym głośnikiem wysokotonowym, na pewno dramatycznie inny jest teraz wybrzmiewanie tonów wysokich i średnich. Po prostu się zrobiła teraz rozdzielczość, ten dźwięk jest bardziej, dużo bardziej przejrzysty i krystaliczny. No i oczywiście kick porządnie tej kopie. A w kolejnym etapie będziemy jeszcze tam wymieniali te tyły, zrobimy taki quasi subwoofer z tych tylnych drzwi i myślę, że to już będzie dla klienta wystarczające. Lepiej upgrade'uje się tą podstawową wersję, jak już jest tutaj system jakiś zaawansowany, to niestety już jest trudniej uzyskać pełne pasmo, tutaj jest w miarę prosto, także kupujmy proste wersje nagłośnienia, bo łatwiej jest je potem ulepszać.